Nowe wiadomości z polskich dróg. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Pojazd stanął w płomieniach. W środku odnaleziono węglone ciało kierowcy. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano między miejscowościami Manieczki a Grabianowem w Wielkopolsce. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Oplem Corsą na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, następny na lewe pobocze i uderzył przy drodze drzewo. Na skutek uderzenia pojazd zapalił się. Na miejsce wezwano kilka jednostek straży pożarnej. Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli w aucie zwęglone ciało kierowcy. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shard Joker.